polećmy może, może ze ścianki. Piłka jak najbardziej do góry. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w jednym z ostatnich odcinków Drogi do Grand Championa. Nasza ranga to Champion 2 Dywizja 4. Dzisiaj myślę, że na spokojnie będziemy już w Championie 3. O, szybko znalazło spotkanie. Pierwszy przeciwnik ma specyficzny nick. Wielki Mistrz Sezon 14. Zobaczymy jak pójdzie. Generalnie na ostatnio była mała lekcja pokory. Jakby to powiedzieć, nie doceniałem przeciwników, mimo że to nie jest już tak daleko od mojej rangi na głównym koncie. Jakby ktoś pytał, jaką mam rangę na głównym koncie, to aktualnie Champion 3, w sensie Grand Champion 3. No, ale dzisiaj myślę, że potryhardujemy. Spróbuję dać jak najwięcej wskazówek, no i przede wszystkim nie przegrać za bardzo spotkań. Żeby ta seria się zdążyła skończyć w marcu bez żadnego wrzucenia 1000 odcinków. Tracimy po wznowieniu prawdopodobnie. Tak, 1-1, gol po wznowieniu. Ja mam bardzo słabe kick-offy, ale no będziemy kombinowali, żeby nie tracić więcej po nich bramek. No tak się ustawiam, żeby obronić jego rzucenie piłki. Nie trafił w bramkę, więc nie musiałem nic robić. On nam w zasadzie tak trochę podał. Panikuje. Odbijmy sobie od narożnika. O, nie trafił w przyspieszenie. Tylko mamy tutaj zapasik. Trochę go sfejkowaliśmy, spanikował, oddał nam piłkę. Dobra, przegrywam wznowienia, to może zrobimy takie. Żeby nie dało się przegrać. O, bounce dribbling może spróbuję. O, nie no, ładnie obronił, leciało w zasadzie w okienko, nie było to za mocne, ale i tak brawa dla przeciwnika. W sensie, no, nie było to aż tak dobre zagranie, co zrobiłem, ale coś tam leciało w bramkę przynajmniej. Dobra, poczekajmy sobie tutaj w bramce najlepiej. Nie podjeżdżam do niego, bo będzie mu zdecydowanie łatwiej mnie przebić, on znowu nie trafia. Jakby leciało to uderzenie w światło pudła. Czy innego syna nie ma bramki, to bym obronił. Nie to co teraz. Za dużo czasu mu jednak zostawiłem. Zaufałem za bardzo w swoje umiejętności bramkarskie. O, ale nie przegrywamy wznowienia. A polećmy może ze ścianki. Piłka jak najbardziej do góry. 3-2. Przegrane wznowienie, ale jak się szybko cofnę, to nie powinno być problemu. Stawię się na długim słupku. On nie trafił, znowu wyskoczyłem na wszelki wypadek, jakby to leciało w bramkę, bo w sumie równo z jego uderzeniem już wyskoczyłem, żeby mieć szansę zdążyć. Okej, dobra, dobra interwencja, ale on mnie tak wyczekuje, denerwujące to jest. Jak się gra przeciwko... O! To była sytuacja, którą trzeba zawsze wykorzystywać, jeżeli przeciwnik daleko od piłki wyskoczy i wiecie, że nie będzie mógł zrobić drugiego flika, opada w dół, wtedy nie będzie w stanie szybko się wznieść w górę i macie czas po prostu na podjechanie do piłki w momencie, kiedy on po prostu no nie ma jak tego zrobić, bo spada. A w trakcie spadania bez użycia flika jest tak naprawdę bezbronny. No i 4-2. Wznowienie niby przegrane, ale wątpię, że stracimy po nim bramkę, a podjadę tu na maksa. Jeszcze go kopnąłem. On będzie atakował z powietrza prawdopodobnie? Nie. Mądrze zagrał, nie poleciał na raz. Też nie jest pewny w swojej umiejętności mechaniczne. Ten przeciwnik raczej gra mądrzej niż jakoś turbomechanicznie, ale to jest jak naprawdę zaleta dla niego. Ten nas już agresywnie atakuje, podjeżdża na raz. Musimy to zapamiętać. Okej, zblokowałem jego uderzenie. I mocny fliczek, no może nie był mocny, ale przynajmniej nad nim. Okej. Sfejkuję jeszcze raz, on się nas nie boi za bardzo. I zdobywa bramkę? Nie zdobywa, uderzył w słupek, ale tutaj... No, wyczekał naprawdę bardzo fajnie. Sfejkował mnie. No po prostu myślałem, że się nabierze i wcześniej mi odda piłkę. Ale miał zimną krew, zachował zimną krew. No i tak naprawdę dałem mu okazję strzelecką. A teraz już... No i się poddał zresztą, nawet nie mogłem sobie strzelić Mastiego na pustą. Dobra, wbiliśmy Championa 3, od razu dywizję drugą, także jest bardzo fajnie. Ciekawe, czy to będzie ostatni odcinek w serii? Myślę, że raczej nie. No i okej, kolejny przeciwnik. Z tego co kojarzę, brakuje nam jakichś 5-6 wygranych do
Grand Championa, więc myślę, że dzisiaj będą chyba 4 mecze w odcinku. Jeżeli nic nie przegramy, to się jeszcze zobaczy. Tutaj bardzo ważna sprawa. W takiej sytuacji musicie prejumpować, musicie zrobić to co ja, czyli skoczyć, zablokować, wybić po prostu tą piłkę, zanim będzie w świetle bramki, bo jakbym poczekał, to by pustą bramkę miał nasz przeciwnik, ale i tak tracimy gola, nieważne. Okej, okay, wygrywamy wznowienie. Sobie przebijmy piłkę, udało nam się go kopnąć jakoś na farcie jeszcze. O nie, oddałem mu piłkę, to było strasznie słabe. On się wywalił, zrobił, no nie wiem czy się przestraszył, czy po prostu mu nie wyszedł flick. O, trochę za długo zwlekałem i w sumie już czułem, że zaraz nas zaatakuje, ale trochę mi się palec umknął wcześniej. Dobrze wyczułem? Tak, 1-1. On chyba już chciał od nas podjechać, bo widział, że za długo zwlekam z rzucaniem piłki, również w poprzedniej akcji. Przez co się chyba nie spodziewał tego, że przerzucę piłkę. Ale tutaj, o dziwo, wygrywamy wznowienia. 2-1 dla nas. To już bardzo ważna sprawa, no mówię to już pewnie któryś raz, ale to też akurat przy kick-offie właśnie tym tutaj się sprawdza, że musicie być nieprzewidywalni. Nie może być takiej sytuacji, że przeciwnik spokojnie wie, co wy zrobicie, bo cały czas robicie w zasadzie to samo. Najbardziej księgowe rzeczy. Po prostu starajcie się robić mniej więcej różne rzeczy w trakcie gry, zmieniać swoje zagrania, nie być przewidywalnym jak nie wiem, sam. Jak coś przewidywalnego. Okej, okay, na spokojnie zdążymy. Sobie nawrócę. Nie jadę po to przyspieszenie, bo potrzebuję bronić bramki. On jest tutaj. Będzie chciał nas zniszczyć. He, mogłem uderzyć na pustą bramkę, ale chciałem się zabawić, niestety, sorka. Z tego nie będzie bramki. No zostawię, może nam poda, może się wyleje. I tak właśnie było. W narożniku nie ma za bardzo co atakować piłki. Bo on by z tego nie strzelił bezpośrednio, musiałby i tak nas minąć. Zmarnuje swoje przyspieszenie, czy inną nam głupią rzecz zrobi. O, dobra, fake. Rzucenie w okienko. Prawie. Musimy do tego zdążyć. Nie zdążymy. Kurczę, trochę spadł na mnie. Jakbym troszeczkę bardziej w prawo skoczył, to raczej bym się zdążył do tego wrócić. Też mógłbym spróbować zrobić speed flipa. No, generalnie dałem ciała. Ale cóż. Zgarnę tą piłkę od razu, nie pozwolę mu oddać strzału. Specjalnie nie jechałem po busta w narożniku, mimo że wiem, że wiele osób by to robiło. Ale wolałem mieć pewność, że nie stracimy od razu bramki. Kopnąłem go. Znowu tutaj można trochę go przestraszyć. Wiem, że będzie przyjeżdżał tędy, więc... Więc przejechałem, próbując go zniszczyć i wybiłem trochę piłkę i tracimy go na 3-3. Dobra, chyba musi powiedzieć jeszcze większe skupienie. Dzisiaj już będę bardziej zapobiegawczy i nie chcę dać przeciwnikowi wyjść dzisiaj nawet na jedno brawukowe prowadzenie, bo to się potem źle kończy. Bo raczej źle może się skończyć, ale po co prowokować? W takich sytuacjach, tak jak zauważyliście, ja włączyłem kamerę na swoje auto, nie na piłkę, bo po prostu zdecydowanie lepiej widać, co chce zrobić przeciwnik, jak się ustawia do piłki, w którą stronę kopnie. Dlatego polecam wam też robić to samo w sytuacji, jak musicie bronić takie 1-1. Dobra, nie spudłujmy. Okej, okay, 4-3. Rzeczą, która widzę, że kuleje u graczy na tych rangach, no w sensie no na tych rangach, w zasadzie to jest najczęstszy błąd pewnie już od tej rangi do góry. Nie przywiązywanie uwagi do 50-50, czyli po prostu momentu, kiedy podjeżdżamy do piłki razem z przeciwnikiem. Robienie tego na ślepo... O, czekajcie. O, trochę za wysoko. Wykopię go. Zabiorę przyspieszenie i wykopię go jeszcze raz. Ale chodzi mi o to, że nie przywiązywanie uwagi do tego, pod jakim kątem podjeżdża przeciwnik. I takie w zasadzie walenie na pałę, a może się uda, gdzie można naprawdę mieć duży wpływ na to, gdzie poleci piłka. Można na przykład zahamować, podskoczyć i wtedy prawdopodobnie się przebije przeciwnika. No wszystko jest zależne od sytuacji, ale to można bardzo fajnie wyczuć, jak obserwujecie grę, to
naprawdę wiele benefitów z tego może wyniknąć. To się nie zrecoverowałem, bardzo słaba postawa moja. Dobra, widziałem po Niku, dzięki temu, że mam duży interfejs, że on nie jedzie do wznowienia. No, wybijmy piłkę nad bramkę. Tutaj podjadę. Nie miał piłki na dachu, więc mogłem nie podskakiwać, tylko pojechać na ziemi. Dzięki temu mogłem teraz zaprzepaścić okazję na obronę piłki, bo się wylałem, przez przypadek podskoczyłem. Dobra, wznowienie wygrane, zbierzmy jednego boosta. Dostał akurat trochę fartownego kopniaka i traci bramkę na 6-5. Okej, znowu wygrane wznowienie. Udało się przebić piłkę, walczymy o przyspieszenie. Dokładnie, on nie ma boosta, dlatego mamy dużo czasu. Trochę sobie za daleko wypuściłem piłkę, ale już nie podskakując. Pamiętajcie, że jak jesteście na ziemi, to macie największą kontrolę nad tym, gdzie potem możecie skręcić. Jak nie musicie, zwłaszcza na połowie przeciwnika, nie wyskakujcie. Dużo lepiej jest zostać na ziemi, wtedy macie pełną kontrolę nad autem. Zresztą sami do tego pewnie dojdziecie, zauważycie, że to wam lepiej wychodzi. Trzeci przeciwnik, Neo Green. O, tutaj trzykrotny zwycięzca turnieju Grand Championów, także już poziom coraz wyższy. A polecę sobie ze sufitu. To jest chyba najskuteczniejsze zagranie, jak przychodzi do latania, czyli po prostu ceiling shot. Jest to, no myślę, że nawet na równi skuteczne ze flip resetem, tyle że takie pewniejsze, mniejsza szansa na wylanie się i jest łatwiejsze do wykonania. Chociaż i tak potrzeba do tego sporej wprawy. A weźmy sobie piłkę do naszego defensywnego cornera. Nie ma co forsować, nie trafiłem w boosta. To było mega słabe, po prostu się wylałem, najzwyczajniej w świecie. Dobra, szybko podjedziemy do tej piłki, nie spodziewał się. Mamy pustą bramkę i znowu bym nie trafił. Coś teraz, moje ręce zaczęły szwankować, ale no, strzelamy gola. Okej, może zostawimy tę piłkę, a wezmę ją sobie do prawej. Tak podskoczę, właśnie zblokowałem, to jest to, co wcześniej mówiłem, czyli o tym przywiązywaniu uwagi do 50-50. Widziałem, co chce zrobić przeciwnik, widziałem, że jak podskoczę w ten sposób, to zablokuje piłkę, on przeleci nade mną. To jest coś, na co myślę, że najbardziej warto się skupić w Grand Championie chociażby. To wam da wielką przewagę i przede wszystkim, no zobaczycie, że to jest bardzo ważne. Teraz akurat przegraliśmy tą przebitkę. Zabiorę przyspieszenie, on nie ma boosta, będzie panikował, może go zniszczymy? Nie zniszczyliśmy, ale zabraliśmy mu przyspieszenie. Dobra, przebiję nad nim, ładnie obronił, ale my się nie przejmujemy. Chyba, że to leci w bramkę, to lekko to trychnę. To było głupie, że to zostawiłem, prawdę mówiąc myślałem, że to się przylepi do ściany i nie będzie możliwości oddania strzał w bramkę. No i za wolno zareagowałem, jak już zobaczyłem, że jednak będzie można z tego spokojnie sobie strzelić. Po prostu przyspany Edek traci na 3-3, ale wchodzi cały na biało kick-off Edka. Bang. Który podaje mu piłkę. Wybijemy ją sobie do boku. On robi głupotę, więc ja zrobię jeszcze większą. Ale na szczęście się udało. Ale nie jeździcie po tego boosta w momencie, kiedy on mógł tak naprawdę strzelić gola. Bo ja sobie zostawiłem bramkę strategicznie, ale jakoś mnie skusiło to przyspieszenie. Okej. Blokujemy go. I znowu, tak jak wcześniej, tracimy gola. Dokładnie, to chciałem powiedzieć od samego początku. Dobra, wybijmy piłkę tak, żeby nie było okazji strzeleckiej. Aczkolwiek zaraz może być. Chyba, że przeżyjemy, ale nie mamy boosta, co jest niefajną sytuacją. Dobra, zbierzmy 12 na sneaky biki. On już będzie nas chciał atakować, odwrócił się do nas. A kopnę w ten sposób. Może się wyleje, może nie. Nic nas to nie kosztuje, zabrałem mu przyspieszenie. Postaram się, żeby właśnie miał biedę. Słaba próba, nie wychodzi mi ta wersja Quicksilver Pincha na lewej ściance, ale się podkusiłem. Dobra, on zużył oba podskoki. Bardzo słaba próba air dribble bumpa, czy to nawet nie był air dribble, ale po prostu bumpa. Za daleko odskoczy od piłki i tyle.
Dobra, wygrywamy wznowienie. Strzelamy na 5 do 4. A zróbmy może teraz coś dla odmiany, czyli wolny kick-off. Coś, co bardzo lubię. Akurat teraz nie zadziałało, ale raczej nie będzie z tego gola. Dokładnie. Ładnie to wybiliśmy. Za szybko użyłem podskoku, przez co... A! O, mamy boosta. Dobra, jest super. Okej, zblokowaliśmy możliwość uderzenia do bramki. Tutaj znowu widziałem już, że się ustawił na polecenie do piłki. Wlej się. Dobra, podał nam. Ja szczerze nie spodziewałem się, że nam poda. Dlatego się nie przygotowywałem jakoś szczególnie na to. Jak najszybsze cofnięcie i do naszego narożnika. Teraz może się nie wyleje. Okej, okay, udało nam się wybić piłkę. Podbić się na długi słupek. Dobra, ładnie obronił. Mocne uderzenie, muszę lecieć, bo inaczej bym prawdopodobnie nie zdążył. Okej, okay. Jakoś udało nam się to tak wybić, że nie miał pozycji strzeleckiej i poddał to spotkanie. Tak naprawdę ładnie nam wyszło to wybicie piłki, nie było to jakoś w 100% przemyślane. A, w ogóle ciężko nam szło, bo przeciwnik gra jeszcze placementy, więc prawdopodobnie ma jakiegoś Grand Championa. W sensie gra na poziomie jakiegoś Grand Championa spokojnie. No chociaż nie wiadomo, nie będę tutaj walił ściemy. Zwyczajnie jest to taka możliwość i tak też mi się wydaje. No i okej, ostatni przeciwnik w dzisiejszym odcinku, konsolowiec. Ostatni, o ile wygramy, bo jak przegramy, to będę chciał jeszcze nadrobić punkty MMR, żeby w kolejnym odcinku mieć już w zasięgu Grand Championa. Dobra, on się zawahał, strasznie zamotał przez to, że nie trafił w przyspieszenie. Teraz, wiecie co, odjadę od tego, bo może się to źle skończyć. Nie ma piłki na dachu, więc spokojnie wybijemy do rogu. My zbieramy przyspieszenie. On nie wiem co robi, nie zdąży tego uderzyć bezpośrednio, to sobie zbiorę przyspieszenie. A weźmy piłkę do tyłu i spróbuję zaraz zawrócić tak, żeby nad nim przebić, jeżeli będzie podjeżdżał. A jak nie podjeżdża, to trudno. Teraz już czuję, że będzie chciał zaatakować bardziej. Jakbym to mocniej uderzył, to by był gol. Nie uderzyłem mocniej, to trzeba się jeszcze z nim pobawić. Ale ten poprzedni przeciwnik naprawdę już grał solidnie. Serio, chyba przez to, że jeszcze nie rozegrało wszystkich spotkań, to ma niższą rangę niż mieć powinien. Ale to nieważne. No nie, dobra, tracimy gola na 1-0. Skrytykowałem oponenta i mam tutaj od razu nauczkę. Nie! Proszę, nie tak! Ale to było fartowne. Musiałem jak najszybciej... Dobrze, że ten przeciwnik tak naprawdę zwlekał jak nie wiadomo co, ale... jak najszybciej się cofnąć. Mamy pustą bramkę i na szczęście dzisiaj nie mam takich problemów z uderzeniem na openy jak w ostatnim odcinku. Okej, wbijamy piłkę, nie damy się zniszczyć, to jest najważniejsze, bo jakbyśmy się dali zniszczyć, to by była lipa. No sobie spokojnie poczekam. Nie ma piłki na dachu, to podjeżdżam na maksa. Obok nas nie miał praktycznie jak zagrać, bo miał piłkę przed sobą. Nad nami też nie mógł, bo była na ziemi. Dlatego to była idealna okoliczność do podjechania na pełnej. I kick off goal. Też bardzo fajna sprawa. Coś, z czym kiedyś miałem bardzo duże problemy, to mocne uderzenie w piłkę właśnie po wznowieniu. Jak nie miałem za bardzo boosta, no i trzeba było mocno kopnąć, żeby przeciwnik się nie zdążył wrócić. Ale to zwyczajnie trzeba bardziej poszanować przyspieszenie, pod koniec zacząć boostować, nabrać prędkości, wykonać w dobrym momencie flika i będziecie strzelać z tego dużo więcej bramek. To było naprawdę kiedyś moja taka gorączka. Gorączka? Inaczej się to mówi, ale wiadomo co chodzi. Bolączka może. No ale po prostu nie potrafiałem wykorzystywać takich sytuacji, więc nawet jak wygrywałem wznowienie, miałem okazję strzelecką, to marnowałem. Dlatego nie marnujcie boosta w momencie opadania na ziemię. Czy po prostu spadnijcie sobie na spokojnie, rozpędźcie się trochę i dopiero zacznijcie używać przyspieszenia.
też musicie zwracać na to uwagę, żeby po zrobieniu wznowienia mieć jakieś tam zachowane przyspieszenie dodatkowe. No właśnie, oddanie strzału, wrócenie się, wygranie pościgu do busta na boku. To wszystko jest bardzo ważne. On próbował zagrać na demo, czy tam na bumpa. Aczkolwiek znowu to było takie, widać, że nie ma w tym za dużego doświadczenia. Tak jak na przykład my. A to całe życie lata na bumpy. Człowiek bumpinio. Dobra, może na klipa. Na klipy nie latajcie na meczach. Ale jest 4-2. Jest to droga do Grand Championa, więc można czasem coś spróbować. Chociaż i tak, jak zauważyłem, że zrobiłem sobie słaby setup. A to jest też kolejna sprawa. Jeżeli chcecie zrobić jakieś zagranie ekstrawaganckie, czy jakiekolwiek zagranie wymagające umiejętności mechanicznych, to jeżeli widzicie na przykład, że nie wyszło wam pierwsza część, to lepiej już odpuścić, nie iść na siłę, nie angażować się w 100%, tylko próbować jeszcze z tego wybrnąć. Ja na przykład po prostu przyjąłem to, że mi nie wyszło i dzięki temu nie straciłem w zasadzie bramki z kontry. Jeżeli bym dalej chciał uderzyć już z takiego złego setupu piłkę, to prawdopodobnie nic by z tego nie wyszło. Ja bym był bez przyspieszenia, wyleciał do ataku, on by przejął piłkę i strzelił nam opena. Dlatego no, to też jest bardzo ważna sprawa, że trzeba tak się ograniczać w zasadzie. W sensie ograniczać, no tak? Grać trochę bardziej z głową. Nie bać się przyznać do winy, bo jak coś zepsuliście, nie ma co w to bardziej drążyć. Po prostu się z tym pogodzić. Teraz przeciwnik akurat wyszedł. Więc kolejne wygrane spotkanie. Dzisiaj graliśmy trochę lepiej niż w poprzednim odcinku. No i dzięki temu też nie przegraliśmy żadnego meczu. Nasza ranga to Champion 3 Divizja 3. Jesteśmy jakieś 3 wygrane od Grand Championa, więc myślę, że w kolejnym odcinku już nam się uda to dobić. Ostatnio pisaliście, żebym po wbiciu Grand Championa grał jeszcze do pierwszej przegranej. W sensie pierwszej przegranej po wbiciu Grand Championa, no bo jedna już się przydarzyła wcześniej. No i myślę, że właśnie tak będzie. Możecie jeszcze oczywiście napisać, co o tym sądzicie. Ja zachęcam was do zostawienia subskrypcji. No i to by było na tyle. Elo, elo.